31 sierpnia w łunach pożarów dopełniał się los Starego Miasta. Z depeszy dowódcy AK do sztabu naczelnego wodza. Stare Miasto, położenie krytyczne. Dalsze trzymanie się wobec braku zaopatrzenia i olbrzymich strat niemożliwe. Trwały ciężkie walki o kościół świętej Anny i ratusz. Silny nacisk nieprzyjaciela na odcinek Zakroczymska przy Rynek. Proszę nie podawać przez BBC wiadomości o krytycznym położeniu na Starym Mieście. W nocy z 30 na 31 sierpnia podjęto próbę przebicia się przez plac bankowy w kierunku placu Żelaznej Bramy i dalej do kontrolowanej przez powstańców części Śródmieścia. Uderzenie miało być skoordynowane z odciążającym atakiem z południa. Przed głównym natarciem grupa powstańców miała przedostać się kanałami na plac bankowy i w odpowiedniej chwili zaatakować od tyłu pozycje niemieckie, co miało ułatwić uderzenie sił głównych. O godzinie 10 na placu Krasińskich weszliśmy do kanałów. Z żmudną drogą przez różne kanały, wyższe i niższe, także niektóre dochodziły tylko 1,10 m wysokości. Przy moim ponad 1,80 m mojej wysokości to było strasznie ciasno. Mając do tego jeszcze ze sobą i broń, i amunicję, no i ta woda, która była pod spodem, żeby tego wszystkiego nie zamoczyć, żeby ta broń i amunicja była zdatna do użytku, doszliśmy do placu bankowego. No, nastąpiło przed władzę, nastąpiła chwila zastanowienia się. Otworzono właz i jako pierwszy wyskoczył porucznik Cedro. I za nim wyszło kilku kolegów z sztaty, którzy byli w jego osłonie. W pewnej chwili słychać było strzały nad kanałem. Tutaj niektórzy koledzy cofnęli się troszeczkę, ale ktoś znowu wsadził głowę w łaz i mówi: wychodźcie! Wtedy ja się już nie patrząc przebijałem przez wszystkich i wyszedłem na górę. Za mną wyszli moi koledzy. To był Marek Ławacz, Wojterkowski, Sowa. No i rozpoczęła się strzelanina. Zaczęły padać pociski, granaty. Myśmy jeszcze chwileczkę wytrzymywali tam na tym miejscu. No, akcja chyba trwała może prawie że z godzinę. Zauważyliśmy, że ci wszyscy, którzy przed tym powychodzili, z powrotem wracają do kanałów. No i od nas tutaj z placu, z tej fontanny też po kolei jeden po drugim wychodzi do kanału. No ja jako ostatni zostałem i też wszedłem do kanału. Klapa się za mną zamknęła, jeszcze dobrze nie wszedłem. Przycięła mi moją błyskawicę, przycięła mi palec. Niestety, nocne natarcie sił powstańczych ze Starego Miasta, prowadzone od ulicy Bielańskiej, załamało się w morderczym ogniu Niemców. Dziesiątki poległych zasłały przestrzeń od ulicy Bielańskiej i Leszna po plac bankowy. Jedynie grupie żołnierzy z batalionu harcerskiego Zośka udało się ukryć w rejonie kościoła reformatów i biblioteki zamojskich przy Senatorskiej, skąd w następną noc przejdą brawurowo przez ogród Saski do Śródmieścia. Sierpnia był dniem dramatu batalionu Chrobry 1 w pasażu Simonsa.
Jeden z najtragiczniejszych dni w dziejach batalionu Chrobry 1 był dzień 31 sierpnia, kiedy po nieudanym przebiciu się do Śródmieścia wszyscy zmęczeni po całej nocnej działalności i uprzednim dniu zmuszeni zostali do wycofania się przez odpowiednie rozkazy. W wyniku tego wrócili na kwatery i jedni natychmiast się położyli, jedni tam jeszcze próbowali się umyć czy odkurzyć i w tym momencie nastąpiło zmasowany nalot na pasaż Simonsa. W pewnym momencie obudził mnie wybuch, potem fala wybuchów. Zeskoczyłem z pryczy, byłem na górnym miejscu i to mnie potem, jak się okazuje, uratowało. Sięgnąłem po zapałki, usiłowałem zapalić zapałki, żeby zobaczyć, bo było zupełnie ciemno. W piwnicy było w ogóle ciemno. I w tym momencie jeszcze jedna fala rzuciła mnie i chyba straciłem na moment przytomność. Gdy się ocknąłem, nie było piwnicy, nie było prycz, nie było kolegów, którzy na tych pryczach leżeli. Było tylko morze gruzów i ja leżący na brzuchu z uwięzionymi nogami. Nogi miałem przesypane i jedną rękę. I jakieś nikłe światełko gdzieś tam dochodziło z boku. Usiłowałem wydostać jedną rękę spod gruzów, jedną mi się udało wyszarpnąć i mniej więcej po kilku minutach z bocznej piwnicy przybiegli koledzy. Była wśród nich sanitariuszka Muszyńska, Mucha, z którą zresztą mamy kontakt do dzisiaj i ona mnie właściwie uratowała. Razem jeszcze z dwoma żołnierzami zaczęli mi odsypywać nogi, czy wyciągać nogi spod gruzów. W tym momencie usłyszałem znowu ten przeraźliwy jazgot sztukasów, nurkowców niemieckich, które zresztą do tej pory pasażu nie atakowały, bo pasaż był za blisko pozycji niemieckich, a potem się okazało, że Niemcy się tego dnia troszeczkę cofnęli. Więc w momencie, kiedy usłyszałem wycie nurkujących sztukasów, powiedziałem, wyciągnijcie mnie za nogi, bo ja byłem w szoku, ja już tutaj dłużej nie zostanę. Wyciągnięto mnie, miałem nogę potem ranną, jeszcze mi się goliła w niewoli. I tego samego dnia po opatrunku miałem głowę obandażowaną, bo pasaż się już trochę na górze palił, gorące cegły waliły się na głowę, obandażowano mi nogi. I tego samego dnia, to znaczy 31 sierpnia wieczorem, w nocy z 31 sierpnia na 1 września, razem z lekko rannymi wróciłem kanałami do Śródmieścia. Ja również zostałem przysypany i jedyną moją myślą to było wydostać się z tego, tylko w jaki sposób. Sądziłem, że nigdy z tego budynku się nie wydostanę. Zrobiłem rachunek sumienia i czekałem, kiedy się uduszę w tym kurzu i pyle z tej cegły i betonu.